mało bronionych karnych, są źle strzelone i taka jest prawda. Ja w ostatniej chwili zmieniłem rugi i to był mój błąd i szkoda, bo na pewno ta bramka by uspokoiła cały mecz. Ale ważne, że wygraliśmy. Przede wszystkim musimy odpocząć po meczu i troszeczkę czasu spędzić z rodzinami, bo jest na to czas. A później na pewno musimy kontynuować to, co robimy, bo jak widać idziemy w dobrym kierunku i ta nasza gra jest w miarę okej na przekroju całego tego sezonu i musimy poprawić skuteczność, bo tak jak dzisiaj mieliśmy też sytuację, żeby strzelić na 2-0, czy karny, czy jeszcze kilka innych sytuacji. Jeśli poprawimy skuteczność i utrzymamy tą koncentrację z tyłu, to będzie dobrze. Nie mogę mieć generalnie pretensji do moich zawodników w takie sytuacje, którą żeśmy zostali przez 60 minut. Robiliśmy to, co żeśmy mogli robić. Mam nadzieję, aczkolwiek wątpię w to, żeby sędziowie po meczach puścili sobie cały mecz i patrzyli, jakie błędy popełniają, żeby nie robić ich na przyszłość. Bardzo trudny mecz. Nie możemy jakoś ostatnie trzy mecze, nawet cztery, połączyć. Połączyć naszą dobrą grę ze zdobyciem punktów. No dzisiaj akurat tak ten mecz wyglądał, jak wyglądał, na pewno jeden z, można powiedzieć, z najgorszych naszych meczów, bo nie szło grać, nie wiem dlaczego. Myślę, że w ciągu tych parę dni trzeba zrobić analizę, poszukać dlaczego, czy było nerwowo, czy przeciwnik nie dawał nam grać w taki sposób, jak chcieliśmy. Ale no, na pewno trzeba po tych trzech meczach, gdzie nie mogliśmy wygrać, na pewno bardzo ważne te trzy punkty, żeby odskoczyć gdzieś tam od tego dołu. Szarpaliśmy przez całą długość boiska, nie mogliśmy utrzymać się przy piłce, dlatego tak to wygląda. To zawsze tak jest, kiedy zespół przegrywa, no trenerzy, my też oceniamy bardzo krytycznie, gdzieś tam więcej zawsze emocji negatywnych, kiedy przegrywasz, więcej emocji pozytywnych, kiedy wygrywasz. Na pewno tutaj trudno powiedzieć, o czym mówił trener przeciwnika, także nie wiem, ja sędziów staram się nie oceniać.